Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Bloodborne. Ej, moment, ja myślałem, że wszystkich zabiłem tutaj w okolicy. No, czy tu zwłoki leżą, żeby to potwierdzić. W sam raz na potwierdzenie tego faktu, no a jak tamten przeżył? Dobra, długo nie pożyję. Okej, okay, dobra. Jedno starczyło. Przeszukajmy trupa. Ja i tak się zastanawiałem, gdzie może być ten dyliżans. Kurde, może tam. No ale może. To. Ej, moment. Na rozstaju dróg? To jest to. Moment, wybaczcie chwilkę. Ach, dobra, już jestem, więc tak. Zastanawiałem się, gdzie może być ten dyliżans. Jakby nie patrzeć na rozstaju dróg. No to jest tutaj. Tam mamy drogę koszmarną. O czym świadczą te ciała. No i tu mamy zwykłą, która się kończy, kurczę, tak w polu trochę. Co jest? Ej, może o to chodziło, może to jest przystanek autobusowy, diligence'owy. Dobra, skąd on podjechał, jak tam nie ma mostu? Może to jest jakaś upiorna karoca. Ale dobra, chyba udało się znaleźć, nieźle. Dobra, ja tak jeszcze myślałem nad innymi rzeczami, tak naszły mnie pewne myśli tuż przed końcem gry, przed głównym zamknięciem. Dobra, złowrogie wnętrze. Z wnętrza wydobywa się mgła. Czy może być bardziej złowrogo? No i tak sobie myślałem, czego jeszcze nie udało mi się otworzyć. No i są te drzwi. Na samej górze, w rewirze katedralnym, tam gdzie było napisane blokada. Jeszcze klatka z postacią w niewidzianej wiosce. No dobra, najpierw pojedźmy sobie wozem, bo czemu niby nie? No przecież po to tutaj jestem właśnie. Nie, jestem ciekaw, tam na pewno uda się jakoś dostać i nawet bym się, kurczę, szczerze, aż tak bardzo nie zdziwił. Jakby tamte dwie lokacje były ze sobą jakoś połączone, choć w sumie tam jest napisane blokada, więc... No to nie sugeruje klucza. Jakby drzwi były zamknięte na klucz, to było napisane, że zamknięte. Ale nie, że blokada. Kurde, nie, ale to też trzeba będzie zrobić. Lubię domykać wszystko na ostatni guzik. No niektórych rzeczy już niestety nie zrobię, na przykład Eileen umarła mi wcześniej, przykro mi bardzo, tropicielka tropicieli, pani Wrona. Ta od sztyletów. No ale jeszcze, aby co pozostaje Alfred. Cały czas, no bo właśnie jedziemy do tego zamku, gdzie on mówił, że idzie. Więc niby dlaczego by się miało, kurczę, spotkanie nasze nie udać? Dobra, a kwestia, jak przejechali przez ten rozwalony most, już pozostawmy domysłom tylko. Może to są magiczne konie. Niczym Pegazy. W ogóle co to jest, zamieć śnieżna? O kurde, to jest wielki zamek, ogromne zamczysko. No nie wierzę. Ej, nie wiedziałem nawet, że moje buty mają takie zielone spinki. Dobra, taki ciekawy dodatek. Taki ciekawy szczególik. Zamarznięta forteca, niczym trzeci dodatek. Crown of the Ivory King. W Dark Souls 2. I nawet podobne wejście. Jest Kanehurst. Rozumiem, że tu jak podejdę, to mogę... A, nie mogę się wrócić. Dobra, nie wiem, jak tutaj przejechały te konie, ale już typowo nie wiem, jak przejechały tam wcześniej. Nie, dobra, nie zagłębiajmy się w ten temat. Chodźmy do przodu. Mam latarnię? Mam. No to dobra. Co my tutaj możemy? Możemy pustą skorupę widziadła sobie włączyć. Oj, chyba ktoś oczekiwał mojego przyjścia. No, wszak byłem zaproszony. Na zaproszeniu figurowało moje imię, przecież. Ej, jest i lampka. No, halo. Dobra. Teraz tak, popodziwiajmy rzeźby. No bo to zdecydowanie lepiej wyglądają od tych wiarnam. Tutaj piękno kobiecego ciała. Król oczywiście ubrany, bo kto chciałby widzieć jego dydola? Oczywiście. O, tutaj królowa z dzieckiem na rękach. No jak miło, no to jest lepsza atmosfera niż samym Yharnam. Tylko dlaczego droga tutaj była rozwalona doszczętnie? Nie, okej, ten budynek jest mniejszy, taki ościenny. O kurde, wcale nie, dobra, nie jest taki mały. Co tam? Co to kurde ma być? Dobra, były pająki, były węże, były wilkołaki. No ale co to jest, pchły? Nie, chyba dalej pająki. Jakaś wariacja na temat pajęczaków. Dobra, i są mocne też. Całkiem mocne. A że okropne, to już inną drogą, inna sprawa.
Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Nie, serio, jak baba z ringu połączona z pająkiem. Czy może być gorsze połączenie? No tak. Może być babka z klątwy połączona z babką z ringu, połączona z pająkiem, połączona z gównem. Ech, dobra, dwie mgły odrętwienia. Ale tu był jeszcze jeden, no właśnie. O kurde. No trudno. Pierwsze nie weszło, weszło drugie i trzecie. No ale tyłek masz ogromny, kochanieńka. Proponowałbym przejście na dietę. Dobra, ale co? No mieliśmy iść tam. Pewnie, że mieliśmy iść tam. Albo nawet możemy iść tu. Zejść trochę na dół. Bo tam był jakiś przedmiot, ale też właśnie. Kolejny pajęczak. No, który nie... ani jednego ciosu nie wyprowadził. Dobra, kolejne krwawe klejnoty. Co to? No nie, no nie, tego nie lubię. No ja jeszcze nie weszło. No i dwa razy nie weszło. Ej, dobra, ten drugi już... No oj, nie no. Bez kitu. Bam, dobranoc. Nie, ale tu widziałem drugi przedmiot. Były dwa w oddali. Tam jeszcze jeden pająk sobie biega. Gdzieś daleko. Nie, dobra, serio sprawdźmy najpierw, co tutaj się kryje. Wewnątrz, ale... Czy za drzewem nie ma nic? Nie ma nic. Czy za budynkiem nie ma nic? Może coś być. Aha, mówiłem. Krew śmierci szału. Już nie są mi tak bardzo potrzebne, aby mi potrzebne kiedyś, ale... Co? Zrób krok do przodu. A, no tak. Ukryty przedmiot. A, odsejmy. Niech się cieszy. To jest dobra wiadomość. Aha, dobra. Czyli tutaj będziemy wracać skrótem. Jakby co? Dobra, to co? Idziemy tam, do chyba głównej bramy. Choć w sumie główna była raczej ta, z której ja przyszedłem. Czy ciśniemy tam w dół? Do jaskini. Dobra, zejdźmy tutaj na dół sobie. Tam dalej jeszcze był pająk. O, to jakiś inny? Nie, to jest to samo. O, dobra, ale nie. Taki dreszcz mi przechodzi po kręgosłupie, kiedy widzę, jak one się poruszają. No to nie jest przyjemny widok. O kurde, to też nie. Ja jeszcze dwa. A no tak, mogłem się domyślić, że jak najbardziej będą chcieli sprawić, żeby to było upierdliwe. A, dobra. Zły dobór ciosu teraz akurat. No to już był lepszy akurat. Dobra, i kolejna żmija. Oj, dużo! Fuck, nigdy w życiu. Chyba, że... Oj, dobra, pięknie, nic nie weszło. Ani jeden. Niepotrzebnie zużyta fiolka teraz. Ale cóż zrobić, co poradzić. No, wszystkie. Nie, sorry, tam jeszcze jeden wąż. Jest, kurde, kilka nawet. A nie, sorry, to jest martwe. Oczywiście na celownik wziąłem martwego. Nieżywego, co my tu mamy? Gniewny, krwawy klejnot 3. Ej, czy ja nie powinienem tutaj dużo, dużo wcześniej trafić, bo te klejnoty naprawdę nie robią wrażenia na mnie. Żadnego najmniejszego. No dobra, to tutaj w prawo teraz pójdziemy sobie przed wejściem w główne drzwi. Zobaczmy z panią. Ale szybki atak, ale zbyt wolny. Jednak. O, parę setnych sekundy. Ej, dobra, bardzo wysoko udało mi się wejść, tylko po co, jak tu nic chyba nie ma? No właśnie. No dobra, to skoro nic tu nie ma, no to do wrót. A do wrót trzeba się wrócić. W tym kierunku, hop. Nie, gdzie jest Alfred, kurde? No powinien być koło lampy, tam najbezpieczniej, choć w sumie tyle pająków. Jak on sobie dał tutaj radę? No ja sobie daję radę pierwszorzędnie, ale no który to już jest level. Ja już muszę sobie dawać radę po prostu. No on wygląda na takiego bardziej modlącego się niż walczącego, a tutaj trzeba walczyć. No chyba, że bardzo dobrze się modli. No, pchnięcie załatwia sprawę. Póki co chyba nic nie zostawiały jeszcze. Czyli jak już coś... Nie, sorry, jakiś klejnot. Dobra, tamta jest większa. Ma zdecydowanie większą pupę. Dobra, mam nadzieję, że nie wszyscy. A, tylko ona. Dobra, może użyjmy tego. Będzie skakać, prawda? Nie, nie skacze. Aj, czemu to nie weszło? Oj.
No to było oczywiste, że będzie skakać, kurde! Ale nie dwa razy pod rząd. Dobra. Niewiele brakowało. Byśmy zaliczyli tu zgony, bym znowu musiał wszystkie pajęczaki czyścić. Opchnięcie załatwiłoby sprawę, piecho. Oj, kurde. Co no tym językiem? Ej, w ogóle ona ma język tak długi. To nie jest żaden bad, żaden beach. Dobra, kolejna mgła odrętwienia. Chyba bardzo chcą, żebym tego używał tutaj. Dobra, jesteś wrogiem. Tyle wiem. Ej, to samo, tylko że większe jeszcze rozbryzgało się krwią. Krew śmierci szału. Wielka plama krwi po tym... W sumie to mogą być kleszcze równie dobrze. Bo kleszcze tak nabierają krwi w siebie. Zasysają. Aż do takich niebotycznych rozmiarów. Dobra, kolejne wrota, które się otwierają przede mną. Same. Najpierw może doświadczmy tej animacji. Aj, sorry, tylko jedno skrzydło. No dobra, ale jeszcze sprawdźmy, czy tutaj... No właśnie, coś musiało być przecież. Kolejna mgła odrętwienia. No ile tego? I tu, co mamy? Jest tu tylko jedno. Wiadomość. No masz rację, kolego. Nawet powiem tobie, że bardzo zabawna wiadomość. I rozwiewająca wszelkie wątpliwości, tak przy okazji. Nie, dobra, no to... Ale ktoś się otworzył? Król bardziej. Królowa pozostaje niewzruszona. No dobra, czyżby już czas spotkać się z Albertem? Alfredem? Znaczy się? No też na A. Dobra, płacz. Strzeż się, zły duch. Oraz piorun. To sposób. Dobra, sposób na kogo? Na ciebie? Ej, dobra, mam nadzieję, że ona nie chciała gadać ze mną po prostu. Kolejna wiedza szaleńca, jakbym tego nie miał w nadmiarze akurat. Oj. Oj, świeczki. Dobra, idzie są walczyć? Ej, idzie, dobra. Ej, ale skąd was tyle? Kurde! Nie, zupełnie serio pytam. Nie na to się pisałem tutaj wchodząc. Może po zabiciu tej się pojawia ich więcej. Ale czemu od razu domniemam, że to jest ona? Jak to może być równie dobrze on, tylko że brzydki i z długimi włosami? Ej, dobra, powiedziałbym, że z grubsza wszystkie. Dobra, jeszcze ta. Dobra, ale upiorów jeszcze nie było. A dzień dobry. Aj, stop, ale może najpierw. Pamiętaj, bestia oraz wszystko dobrze. Jaka bestia? Jak? Reiter Palasz? Co to jest Reiter Palasz? Nie oczekiwałem nowej broni. Co to jest? Broń dzierżona przez rycerzy z Kanehurst. Łączy elegancję rycerskiego miecza ze swoistą bronią palną zakonu Kanehurst. Starożytni szlachcice, od dawna zażywający krew, znali dobrze plagę krwi. Pozbywanie się bestii było dyskretnym zadaniem ich sług lub rycerzy, którzy byli tak nazywani, aby zachować pozory. Dobra, czemu miałbym tego nie sprawdzić? Dobra. A, taki rapier. Połączony z... A zresztą, dobra. Przetestujmy. Oj, słabo. Bez ulepszeń. O kurde. Dobra, a mocne? No, pchnięcie. A wersja dwuręczna? A, czyli pewnie broń. A, i tu już bardziej wymachy horyzontalne. Ej, fajna broń, bo za każdy mój cios wyprowadza ją z równowagi. Mógłbym tak machać i machać. Aż do jej śmierci. Okej, a mogę już na tym... strzelić? Nie, no to jest pochodnia. Więc nie, ale... A można! Takie boom po prostu. Ile można? Do końca stamin. Nie, okej, okay, nie żebym ją olewał, ale... Bam, sobie zmienię. No to zadaje większe obrażenia i też wyprowadza z równowagi przy każdym cięciu. Kolejna wiedza szaleńca, no ale tu naprawdę już dużo widzę. Więc czy muszę widzieć więcej? Dobra, może halabarda jednak. No dobra, kobiety upiory. Oj, a tutaj?
Zawróć. A dziękuję, tak zrobię. Całkiem dobra rada. Dobra. Cała zgraja. Oj, czemu to jedno tylko? Ale strasznie wyją przy tych ciosach. A dobrze z duchów idzie krew odzyskiwać. Nie szło z marionetek, idzie z duchów. No nie wiem, co jest grane. Coś tu jest bardzo nielogicznego. Prędzej marionetki niż duchy. To jest w ogóle forma bezcielesna przecież. Dobra, co my tu mamy? Fragment krwawego kamienia. Jakbym sztabę znalazł, no to już mógłbym myśleć o ulepszeniu miecza do pełna. A tak niestety nie. Chyba na plus 9 pozostanie. One się tak niby ukrywają, tak? Korzystają ze swojej przezroczystości. Bo to nie jest niewidzialność jeszcze. To nie ten stopień kamuflażu. Ale wszystkie ryczą. Czemu ryczycie? No ja rozumiem, że przyszedłem i was zabijam, no ale... O, tu coś może będzie. Ciekawość, postępuj z szacunkiem. Pamiętaj, zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek nakazuje nie skakać tutaj, bo pojawią cholerę. No ale głupota. Rządzi się swoimi prawami. Aha, tylko tyle. No dobra, mogłem się domyślić, że tak to będzie wyglądało. Okej, jedną fiolkę sobie dziabnę. Tutaj nie było przejścia dalej, nigdzie? A nie, było, tutaj oczywiście. Dobra, gdzie jest Alfred? Wyświetlmy notki. Atak po cichu przed tobą. To czy ja mam się do go dopuścić, czy ktoś się go dopuści na mnie? No, to mi nie wygląda na Alfreda, na szczęście. Kula z żywego srebra. A, takie buty. Otoczyły mnie. Bo jeszcze z tyłu też są. Ale tylko jedna, dobra. To jedną, to raz dwa. A te fajnie było... O, kurde, myślałem, że obie trafię. Zebrać do kupy i dopiero wymierzyć sprawiedliwość. Okej, co tutaj? Och, kobieta. Nawet kilka. Ale wszędzie szluchają. Naprawdę to nie jest miłe. To nie jest miłe zajście, tak widzieć płaczącą kobietę. Od razu się mężczyźnie powinno zrobić przykro. Szlachetna suknia. No nieraz gościła w loadingu, znaczy w loading screenie, jako opis przedmiotu. Więc dla mnie żadna nowość, ale wkręcając się bardziej w klimat można przeczytać. W sumie miałbym Arianny kapcie i suknię szlachecką, czy tam szlachetną. No, wyglądałbym typowo jak kobieta już. Pięknie skrojona sukienka w stylu Bordeaux, noszona przez szlachtę ze starych rodów, których historia sięga aż zapomnianego zamku Kanehurst. A on jest zapomniany. Czy pewnie kiedyś miał lata swojej świetności, a teraz same duchy. Duchy przeszłości. Nie, dobra, ale takie lokacje zazwyczaj na swoim końcu mają bossa. Ej, notatki, notatki. Nie poddawaj się, oby dobra krew cię prowadziła. Ej, a nie, dobra, dobre życzenia można nagrodzić. Dobra. No już prawie 100 tysięcy mam. Okej, nie wygląda źle. A tu coś mogli ukryć. Albo ja mógłbym tam ukryć swoją wiadomość, że nie ma tu nic prócz wiadomości, ale to by była tylko kalka pomysłu kogoś innego. A ja staram się nie kalkować. Nie kopiować, to jest plagiat po prostu. Oj. Dobra, jakiś niewydarzony latający stwór, który zostawia bliźniacze odłamki. Ej, dobra, tutaj spoko mogę zejść i się wrócić, ale nie, uderzmy najpierw na wieżę. Bo na wieży, no właśnie. Ej, ja cię widzę. Ha! Spadaj. Ej, chyba się połamał. Nie, autentycznie on się chyba połamał, a skrzydła ma, no co za krety. Ej, weźmy królowi na głowę. A, nie da się. Ue, tu wpadłeś. A nie, tu cię wyciągnę, tak czy tak. Dobra. Ej, nie. Łodzie... Kolego... Co się z tobą stało? Może tam na dół spadłeś zupełnie? Albo wróciłeś się na górę. Nie, ale naprawdę on miał twarz jakąś strasznie zdeformowaną. Nie, dobra, tutaj niestety go nie znajdę chyba, a może tu?
Nie, tu też nie wpadł. Nie, lipa, przeszedł mi koło nosa jakiś fragment pewnie bliźniaczy kraju okamienia. Ej, tam jakby co można spróbować zeskoczyć. A? No dobra, próbować teraz. O! Kurde! Nie zabij mnie, proszę. Dobra, dwa ukrążenia starczą. Ej, wampiry! Nie wierzę, a może to jest wampir? No i by był cała menażeria horrorowych stworów. Wilkołaki, wampiry, duchy. Innymi słowy, Bloodborne. Ej, nie, serio, jeżeli tam zobaczę, że coś może być, to spróbuję tam zaskoczyć. Ale dobra, wiecie co, jeszcze za chwileczkę dopiero. Alfred. Alfred, gdzie jesteś? Halo. Kolego. No to nie ty. No bankowo to nie ty. No mam nadzieję, że to nie byłeś ty. Żałość. Archikatedra. A w sensie, że co, wystrój ci się nie spodobał? Dobra, dobra. No, teraz już coraz bardziej te posągi zaczynają złowrogo wyglądać. Jak dłużej się na nie patrzy i stoją w kupie. Ej, naprawdę to wygląda nieźle, idziemy tam. Dobra. Tylko ten przedmiot, ale coś tu może być. On nie może być tak po prostu, no właśnie, wiedziałem. No, można powiedzieć, że pozamiatałem. Ej, ale czemu w nich nie wchodzą ciosy, kiedy podnoszą się, we mnie wchodzą? Ej, egzekutor. Brzmi bardzo ciekawie. Egzekutor, egzekutor tu. Ej, kurde, z grubsza same plusy. Odzienie bandy egzekutorów dowodzonej przez męczennika Logariusa. Na jego podstawie opracowano szaty kościoła z mocnymi akcentami świętej chusty. Jako rzekł niegdyś wielki Logarius, akty dobroci nie zawsze są roztropne, akty zła nie zawsze są głupie, a mimo to zawsze będziemy się starać dobrze czynić. Ej, biorę to. Bam. Ja, kurde, widzieliście jak on wygląda? Gdzie są kapciuchy? No, obrona fizyczna słabsza o 10, ale reszta z grubsza lepsza. Ej, dobra, też je weźmiemy. A rękawice? No nie, rękawice są gorsze akurat. Aha, a więc rękawice zostawimy tak, jakie mamy. Czapeczki żadnej nie było w tym zestawie. O kurde, ale masakrycznie wygląda. No teraz wyglądamy naprawdę poważnie. No, dobrze było tutaj wejść, bardzo dobrze. Nic z tej strony się nie kryje? Nie. Ej, a wiecie co? A może spróbuję tam zeskoczyć? Zanim wejdziemy tam dalej? Nie, dobra, nie, lepiej nie, lepiej nie. Tam może być po prostu zgon. A po prostu zgon to śmierć, a ja nie chcę zginąć teraz. Tu mamy skrzyneczkę, którą można bez pardonu sobie otworzyć. I skrót. Ej, rejestr podłog krwistych. Co to kurde jest? Dobra. Czyżby jeden z tych rodzajów przedmiotów? Nie. To pewnie tu. Oprawiony w czerwoną skórę rejestr podłog krwistych, wiernych przymierzu analizę królowej podłog krwistych z zamku Kanehurst. Przez wieki zachowano rejestr podłog krwistych, żądnych krwi tropicieli, którzy absorbują ziarno krwi ofiar, czyli wampiry. Uwaga, wyłącznie do użytku online. Nie można używać tego przedmiotu w trybie offline. Kurde. Ej, ja bym użył. A dobra, może jeszcze nie teraz. Ej, dobra, otworzył się skrót. I ktoś tam zginął. Pewnie ten koleś, który tam się gdzieś zaplątał kiedyś. Ej, nie, spróbujmy tego użyć. Rejestr podłog krwistych. Co to może zrobić? Halo, halo, halo. Tu. Pobieranie danych rejestru. O kurde. No mamy kilku śmiałków. 10. Czy jakiś Polak może? Nie wygląda na to. Ofiarowany osad, czyli kurczę, ludziom się udało dołączyć do jakiegoś przymierza. Mi się jeszcze to nie udało, a to już końcówka gry. A zazwyczaj przymierza były większej ilości niż jeden tylko. Nie, dobra, ale skoro skrót otwarty, tu jest lampa,
To chodźmy do snu tropiciela, ulepszmy postać i skończymy ten odcinek, a później w kolejnym wrócimy tutaj i wyeksplorujemy dalej zamek Kanehurst. Pewnie będzie pora spotkać królową. A tu wszystko dalej płonie. Wiem, że Garmin czeka. Ale jeszcze troszeczkę poczeka, jeszcze dużo do zrobienia przede mną. Dobra, niech będzie tu. I ile mi brakuje? 80 tysięcy kolejne. No nieźle. Może jeszcze uda mi się ulepszyć miecz, bo może wystarczająco mam dużo fragmentów. Ale wątpię szczerze. Aha, mam dwa, a potrzebuję 8. No dobra. To dobra, kochani. Ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie w tych nowych, gustownych szatach. Żegna się z wami Piechol. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!